Zbigniew Herbert, objawienie. Dwa. Może trzy razy byłem pewny, że dotknę istoty rzeczy i będę wiedział. Tkanka mojej formuły z aluzji jak w Fedonie miała także ścisłość równania Heisenberga. Siedziałem nieruchomo, z załzawionymi oczami. Czułem, jak stos pacierzowy wypełnia trzeźwa pewność. Ziemia stanęła. Niebo stanęło. Moja nieruchomość była prawie doskonała. Zadzwonił listonosz. Musiałem wylać brudną wodę, nastawić herbatę. Shiva podniósł palec. Sprzęty nieba i ziemi zaczęły znowu wirować. Wróciłem do pokoju. Gdzież ten pokój doskonały? Idea szklanki rozlewała się na stole. Usiadłem nieruchomo, z załzawionymi oczami, wypełniony pustką. To znaczy pożądanie. Jeżeli zdarzy mi się to raz jeszcze, nie ruszy mnie ani dzwonek listonosza, ani wrzask aniołów. Będę siedział, nieruchomy, zapatrzony w serce rzeczy. Martwą gwiazdę, czarną kroplę nieskończoności.